Zastanawialiście się, jakie zajęcie mogło być najnudniejsze w XVII i XVIII wieku? Oczywiście, że bycie chłopem. Gdy inni maszerowali dziarsko z muszkietami, chłopi siedzieli na polu. Gdy inni pędzili żwawo na wroga, chłopi ścinali drzewa. Gdy inni płynęli okrętami podbijać odległe tereny, chłopi machali kilofami. Gdy inni pchali armaty w taki sposób, że nie było ich widać, chłopi budowali sobie domy. A gdy wroga armia przychodziła do chłopów, to ci po prostu brali cały dobytek na plecy i przenosili się na drugi kraniec mapy, by dalej prowadzić swoje nudne życie. Dobranoc.